Drodzy Państwo, wszyscy macie rację. Według badań Nielsen rosnące ceny żywności oraz koszty mediów to dwie główne obawy Polaków. 46% konsumentów obawia się właśnie rosnących cen. 35% wzrostu kosztu mediów, zadłużenie, zobowiązania finansowe, wzrost cen benzyny, sytuacja gospodarcza nie napawają optymizmem. Wobec tych obaw wojna i zdrowie zeszły na dalszy plan. A jak kupujący oceniają swoją sytuację finansową? Otóż 3/4 kupujących ocenia swoją sytuację finansową dużo gorzej niż rok temu. Czują się osłabieni finansowo. A jak to osłabienie finansowe wpływa na zachowania zakupowe konsumentów? Otóż przede wszystkim rezygnujemy z przyjemności i szukamy promocji. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widzimy, że niestety tendencja do kupowania niezbędnych rzeczy i ograniczania dóbr luksusowych rośnie tak samo jak w przypadku kupowania mniejszej liczby produktów. Cały czas kupujemy także produkty w obniżonych cenach i przerzucamy się na tańsze marki. Co w takim razie robimy, aby zaoszczędzić? Zwracamy uwagę na kupony, korzystamy z promocji. Już ponad 40% naszych konsumentów deklaruje, że musi ściśle określać swój budżet na zakupy artykułów spożywczych do domu. Sposobem na oszczędności są także marki własne. W kategorii produktów FMCG rosną szybciej niż produkty marek narodowych i w tym roku ich udział wartościowy stanowi ponad 22%, czyli blisko 2 punktów procentowych więcej niż w porównaniu do ubiegłego roku. Ale co jeszcze? Otóż, co jeszcze ważne, jakość i wygoda ciągle w cenie. Jesteśmy gotowi zapłacić dużo więcej za bardzo dobrą jakość produktów, a nasz czas jest na wagę złota. Zrobimy zakupy w jednym miejscu, pod jednym dachem, zapłacimy więcej, by zyskać wolny czas. Gdzie szukamy informacji handlowej? Co jeszcze jest ważne? Szybki dostęp do informacji handlowej. Tutaj najbardziej zyskały aplikacje mobilne. Ponad połowa konsumentów to właśnie tam poszukuje informacji o ofertach handlowych, gazetkach czy dostępnych produktach. Reasumując, problemy, z którymi się borykamy, to przede wszystkim rosnące ceny, ale też nasze oczekiwania co do satysfakcji z zakupów, świeżości, wygody, jakości. Uwzględniliśmy i odpowiedzieliśmy na nie nową strategią marki Leclerc. Marki, dla której nadrzędną wartością jest klient i marki, która nieustannie dąży poprzez wprowadzanie innowacji do jego satysfakcji. Realizując naszą wizję i misję oraz pracując na co dzień z pasją, oferujemy najlepsze produkty. Jesteśmy elastyczni i dobro konsumentów jest dla nas zawsze na pierwszym planie. Jednym słowem, jesteśmy marką, dzięki którym możemy jeść i żyć lepiej każdego dnia. A to dlatego, że w naszych sklepach klient zobaczy wszystko, czego potrzebuje, w przystępnych cenach, ma ogromny wybór, spotka się z miłą obsługą. Jesteśmy także marką, która inspiruje. Jak Państwo pamiętacie z badań, jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z dóbr luksusowych, jakimi też dla wielu z nas jest chociażby wyjście do restauracji wspólnie z rodziną czy znajomymi. Wychodząc naprzeciw tym klientom, chcemy podpowiedzieć, jak można choć odrobinę przyjemności zabudować sobie w domowym zaciszu i przygotowywać wspólnie posiłek. Dlatego też Leclerc to wybór w dobrej cenie i jakość w dobrej cenie. Jesteśmy marką dla każdego. Marką dla ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia zakupowe. Marką dla miłośników zwierząt. Marką dla ludzi z pasją. Marką dla rodzin. Marką dla par. Marką dla seniorów. A jak będziemy docierali do naszych konsumentów? Jak będziemy pokazywali, jaką marką jesteśmy? Otóż omnichannelowo. Online i offline. W online cztery główne kanały komunikacji. Digitalizacja przekazu. Jesteśmy obecni na wszystkich kanałach. Prowadzimy kampanie taktyczne,
mające na celu budowanie ruchu, świadomości marki, wizerunku cenowego. Wykorzystujemy geotargetowanie i geotracking. Social media. Facebook, który służy do budowania sprzedaży naszych produktów, pokazania naszej oferty handlowej. Instagram to źródło inspiracji. Inspiracji dla naszych klientów. To tu zachęcimy do codziennych zakupów. To tu zadamy pytania, jaką kawę lubisz pić na śniadanie. I tu pokażemy szerokie portfolio kaw dostępnych w Leclerc. Bonus. Informacja handlowa. Jak oszczędzać każdego dnia. Pokażemy klientom, że dzięki bonus możesz kupować tanio każdego dnia. Influencerzy. Dzięki współpracy z influencerami będziemy budowali świadomość marki. Jak będziemy się komunikowali z klientem w online? Będzie to spójny komunikat. Materiały reklamowe w sklepach, nasze gazetki w nowej odsłonie, reklamy zewnętrzne, billboardy. To wszystko po to, by klient miał jednorodne doświadczenia zakupowe. To wszystko po to, by klient poczuł się zarówno w sklepie, jak i w online, że jest w Leclercu. Spójny komunikat do naszych klientów. Drodzy Państwo, dziękujemy, że wybraliście dzisiaj z nami Leclerca. Jesteśmy obecni tutaj z Państwem przez 2 dni, dostępni dla Państwa. Z chęcią opowiemy o naszej nowej kampanii, o naszej nowej kampanii wizerunkowej. Życzymy Państwu owocnych targów, dobrych biznesowych rozmów i zapraszamy na kolejną edycję za rok. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dychat Kaczek i Patrycja. Tym samym uznajemy targi żywności Leclerc Polska oficjalnie za otwarte.